To plus brzydka pogoda, czyli naturalne środowisko iPhone'a Hammer. Przynajmniej tak powinno być. Dobra, zobaczymy w takim razie, jak ten telefon lata. Dobrze lata. Wylądował w błocie, umazany błotem. No ja się też od razu brudziłem, ale działa. No to co, to może jeszcze go raz. Ale rąbnął. I czy działa? Oj, kurczę, nadepnąłem. Aj, niedobrze. No i cóż, widzimy, otworzyło się złącze. No, skutek wstrząsu. Trudno mieć pretensje do telefonu, że się otworzył. No, ale jeżeli będziecie jakieś... mieli takie sytuacje w życiu, że telefon wam upadnie, zawsze sprawdźcie, czy to złącze przypadkiem się nie otworzyło i czy jest czyste, ponieważ no, to jest gwarancja szczelności tego telefonu. Ja teraz wyjmę telefon troszeczkę z kadru, przedmucham to złącze, by je zamknąć. Dlaczego? Bo za chwilę telefon wyląduje tam, w błocie. Dobra, złącze wygląda, że już jest w miarę czyste. I teraz sprawdzamy jego domknięcie. A, jest szczelne, jest domknięte na mur. No i co? To żegnaj, iPhone'ie. Jeszcze działa. No ale cóż, chyba pora się z nim pomału pożegnać i do wody go. I do wody.